We are all thirsting for knowledge. Drop some wisdom, Pani Zosia. Rozpoczniemy dziś nowy cykl pod tytułem Haftara. A co to takiego Haftara? Zacznę od żartobliwej opowieści o tym, jak to przed laty rabin Michael Szudrich uczył nas nowicjuszy wtedy, tłumacząc, że Haftara to nie jest Haftora, czyli po angielsku, że nie jest to na pewno połowa Tory, chociaż może brzmi podobnie. Otóż Haftara to jest słowo hebrajskie, znaczy zakończenie. Wykształciła się taka tradycja, że po zakończeniu czytania Tory w szabat albo święta czyta się na zakończenie oddzielnie fragment z ksiąg proroków. Skąd się ta tradycja wzięła? Otóż Encyklopedia Legend i Tradycji Żydowskich powiada, że prawdopodobnie ta tradycja powstała w czasach, kiedy samo studiowanie Tory było bardzo surowo zakazane. Czytano więc proroków. I także chodziło o podkreślenie, że pisma proroków należą do kanonu świętych ksiąg. Oczywiście nie są tym samym. Nie są tym samym co Tora. I dla podkreślenia tego faktu jest nawet oddzielne błogosławieństwo przed czytaniem Haftary. I co się znajduje w tych zakończeniach? Otóż jak na dzisiaj wykształciła się taka tradycja wszędzie, że czyta się fragment z proroków, który w jakimś sensie powiązany jest z parszą, która była w danym dniu czytana. I do nas należy wyinterpretować, co ma wspólnego treść tego fragmentu proroków z parszą, którą właśnie czytaliśmy. Kiedyś nie było to tak sformalizowane. Kiedyś było tak w lokalnych społecznościach, że można było w haftarze umieszczać na przykład imiona sławnych ludzi, mędrców, którzy niedawno zmarli na przykład. Tak było po śmierci Maimonidesa. Ale jak mówię, dzisiaj jest tak, że do każdego rozdziału, do każdej parszy w Torze przypisany jest odpowiedni fragment z proroków, czyli odpowiednia Haftara. Tak więc na dzisiejszy piątek, a właściwie na sobotę, przypadałoby czytanie parszy Mecora i do tego jest odpowiedni fragment. A jednak nie będziemy o tym dzisiaj mówić, ponieważ nie zdążymy zrobić wszystkiego naraz. Chodziło nam dzisiaj tylko o to, żeby wprowadzić samo pojęcie i żeby wszyscy wiedzieli, czego się mamy spodziewać. Ale w związku z tym, że w tym szabat mówiliśmy już tylko o samym pojęciu Haftary, a później mamy Pesach, to pierwszy taki merytoryczny fragment będziemy czytali dopiero po święcie Pesach. I wobec tego będziemy mieli lekkie przesunięcie w czasie, ale to nam pozwoli za każdym razem przypomnieć, co było poprzednio, jaka była parsza i jaki to ma związek z fragmentem prorockim, o którym właśnie tego wieczora będziemy mówić. Szabbat Shalom.